trzeciej i czwartej poprawce do artykułu 23 ust. 8 i 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz artykułu 15 ust. 8a i 8b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Senat proponuje zmiany redakcyjne. Nad tymi poprawkami Senatu głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o przyjęcie tych poprawek. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem trzeciej i czwartej poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 440 posłów, większość bezwzględna 221. Nie było głosów za, głosów przeciwnych było 437, głosów wstrzymujących 3. Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki Senatu przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.